Przyznajcie, że tytułowa nazwa bohatera Falerior jest niezwykle ciekawa, co nie? Brzmi fajnie i od razu wiemy, że jest to bohater z pustki. Wiadomo, tam ten apostrof. Riot Games tworzy wiele postaci, wszak w grze mamy ich prawie 150, jednak ile konceptów, ile wstępnych projektów, czy w ogóle pomysłów pojawia się w głowach osób odpowiedzialnych za projektowanie postaci. Jednak ile z tych projektów, pomysłów i konceptów nigdy nie ujrzała światła dziennego? No najprawdopodobniej więcej niż moglibyśmy się w ogóle tego spodziewać. Nie inaczej jest w przypadku nas, graczy. Społeczność League of Legends w wielu kręgach jest uważana za jedną z gorszych w świecie gier ze względu na ogromne połacie toksyczności wśród graczy. Sam jestem zdania, że toksyczność ludzi w jakiejś małej części nie jest ich winą i ogólnie to, żeby z tym walczyć, jest już stanowczo za późno, ale często sama gra takie emocje w nas wywołuje. To jednak pomimo tego nie można odmówić społeczności ligi często gęsto kreatywności, samozaparcia czy generalnie świetnych pomysłów i ogólnie już tak podchodząc pod kątem gameplayu, przede wszystkim anielskiej cierpliwości. I w dzisiejszym materiale przyjrzymy się takiemu właśnie owocowi kreatywnej pracy. Witajcie moi drodzy, ja jestem Marwek, a dziś porozmawiamy o fantastycznym koncepcie bohatera Falriora w League of Legends. Okej, zatem dziś przyjrzymy się bohaterowi, który raczej w lidze się nie pojawi, ale jego projekt, przynajmniej dla mnie, wydaje się być niezwykle ciekawy. Sami zresztą dajcie znać po obejrzeniu materiału, czy wam się taki bohater by podobał i czy byście w ogóle nim grali. Na wstępie jednak warto wspomnieć o twórcy tego projektu, Ezro Miście, który zajmuje się właśnie tego typu rzeczami. Jest artystą graficznym albo artystą growym, pochodzi z Nowej Zelandii i nie jest to jego jedyny projekt związany z bohaterami z Ligi Legend. Ez cały czas rozwija się, aby wejść na poziom projektantów Riotu, aby po prostu zostać świetnym designerem. Wracając do samego bohatera, został on stworzony głównie dlatego, że jego twórca sam chciał sprawdzić, czy będzie w stanie taką postać wykonać. No cóż, za moment sami to ocenimy. Bohater został umieszczony jako bohater pustki, gdyż zwyczajnie koncepty takich postaci dla twórcy są niezwykle ciekawe. Jeżeli chodzi o lore samej postaci, to Falrior był kiedyś śródmiańskim żołnierzem, który błąkał się po pustyni w poszukiwaniu swojego zaginionego towarzysza. Pewnego dnia na swojej drodze natknął się na tunel pustki, przez który wszedł i który doprowadził do spaczenia żołnierza energią pustki. Został on w niej uwięziony i poszukiwał wyjścia. Jakiś czas później natknął się na lśniące oko wewnątrz kryształu. Z ciekawości dotknął owego oka i po chwili padł nieprzytomny i gdy się ocknął, wiedział, że został ostatecznym wojownikiem pustki. Historia sama w sobie wydaje się być niezwykle ciekawa, choć ja bym ją tutaj nieco ubarwił. Można by ją w bardzo ciekawy sposób powiązać z Jaxem, że to właśnie on był zaginionym towarzyszem naszego bohatera i pochodził ten z Ikathi. Bohater przychodząc do wymiaru pustki spotkał tam, wydawać by się mogło, obserwatora, co byłoby niezwykle ciekawe. No bo nie znamy oczywiście wszystkich potworów z pustki, ale wielkie oko może nam się kojarzyć albo z Vel'Koz'em, no albo z obserwatorami. Ja bym tutaj postawił mimo wszystko właśnie na The Watchera. I kilka razy wspominałem w swoich materiałach, że o pustce no nie wiemy za dużo. Jasne, mamy kilku bohaterów z niej, Vel'Koz'a, Kha'Zix'a czy chociażby Kog'Maw'a. Jednak o samej pustce dużo nie wiemy, zwyczajnie dlatego, że bardzo mało osób na Runeterze widziało, co jest w niej w samym środku. Nawet w samej książce Realms of Runeterra, którą mogłem sobie sprawić dzięki waszemu wsparciu, jest rozdział poświęcony pustce, jasne, tylko że jest on niezwykle krótki i w sumie za dużo nawet w nim informacji to nie ma. I gdy omawiałem wam 10 moim zdaniem najbardziej interesujących tajemnic w League of Legends, wspomniałem tam właśnie o pustce, że nie wiemy, czy jest jakiś naczelny twór, czy naczelny byt,
który nią dowodzi. I jasne, obserwatorzy przewodzą pustce, jednak nie o to mi do końca chodzi, bo również stworzyli oni część stworzeń w niej, jednak na chwilę obecną nie wiemy, czy jest tam jakiś, nie wiem, naczelny obserwator, może król pustki, czy coś podobnego. Nie wiemy również, czy istnieje jakaś hierarchia wśród obserwatorów, z racji braku takich informacji, na razie więc każdy obserwator jest sobie raczej równy, co nie? Słuchajcie, jak świetną sprawą, jak świetnym konceptem, jak świetnym pomysłem byłby taki, w którym zabłąkany szurimiański żołnierz, który zabłąkał się w wymiarze pustki, nagle znalazł się przy jakimś królu pustki, dotknął go i zaabsorbował jego moc. I stałby się wtedy, można by powiedzieć, takim, nie wiem, panem pustki, można by tak powiedzieć, albo osobą, która potrafi, nie wiem, narzucać swoją wolę potworom z pustki? Czyniłoby to z niego z automatu jedną z potężniejszych postaci w historii League of Legends. Jednak, co ciekawe, bohater mógłby zamiast przewodzić pustką, nie wiem, rozkazywać jej, aby przywrócić chwałę i przede wszystkim potęgę, którą niegdyś szczycić mogło się Imperium Szurimiańskie. Czy inna postać koncepcyjnie, bo mógł to by być bohater, który posiadłby tą moc kontrolowania, nie wiem, właśnie tych potworów z pustki, nie? I mógłby na przykład, nie wiem, być on w otwartej wojnie z obserwatorami, że część pustki słucha jego, a część obserwatorów. I myślę, że taki konflikt byłby niezwykle ciekawy i byłaby to bardzo fajna okazja do opowiedzenia szerszej historii pustki, abyśmy o tym wymiarze, o tej nicości można nawet powiedzieć, o tej przestrzeni pełnej różnorakich stworów po prostu nieco więcej się dowiedzieć. Wracając to, jeżeli chodzi o wczesne pomysły, jakie Ez miał odnośnie bohaterów, z tego co widzimy były 4. Holy Combatant, Forbidden Mage, Divine Empress oraz Ultimate Void. Jak wiemy, wygrał tutaj projekt ostatni, jednak same te koncepty wydają się już świetne. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na zapomnianego maga. Pasuje on do ligi po prostu jak ulał, ponieważ jeżeli chodzi o historię, to wiemy, że w Demacji, nawet wśród łowców magów, wśród organizacji, która generalnie ma wypleniać czarodziejów z Demacji, znajdują się magowie, którzy są tak zwaną bronią ostateczną. I taki zapomniany mag pasowałby tutaj po prostu idealnie. Natomiast święta cesarzowa? Kurczę, mógłby to być Aspekt, mogłaby to być dawna władczyni, albo aktualna, nie aktualna chyba nie, ale dawna władczyni Isztalu, wszak czekamy na rozwój tego właśnie regionu, czy wyniesiona cesarzowa Pszurimy. Jednak co zatem bohater miałby robić w grze, ponieważ i to zostało tutaj zaprojektowane. No po prostu świetna sprawa. Posłuchajcie, jego pasywna umiejętność o nazwie Oko Ultimy miałaby działać w taki sposób, że bohater oznacza wrogie jednostki i bohaterów za pomocą swojego Q i jeżeli owy cel zginie, powstaje z powrotem jako Voidling. Umiejętność pod klawiszem Q miałaby nazywać się manifestacją pustki i posiadałaby zarówno pasywny, jak i aktywny efekt. Pasywka działałaby tak, że bohater zbierałby esencje z jednostek, które zabił. Gdy osiągnie 50 tych esencji, czas trwania superumiejętności bohatera zostaje tutaj wydłużony, jednak esencja resetuje się właśnie po jej użyciu. Aktywny efekt natomiast polegałby na tym, że następne 3 autoataki bohatera zadadzą dodatkowe fizyczne obrażenia, a trzeci dodatkowo spowolni przeciwnika. Umiejętność pod klawiszem W, czyli Nulling Blade, polegałaby na tym, że bohater zyskuje 50 jednostek zasięgu i ucisza wroga na 1,5 sekundy. Jego E, czyli Into the Void, polegałoby na tym, że bohater na pewnym obszarze wstrząsa ziemią lub wyciąga z niej energię pustki lub po prostu na konkretnym obszarze ta energia pustki jest skupiona i trzyma w niej przeciwnika przez 3 sekundy. Jeżeli natomiast cel został naznaczony z pasywki, otrzymuje dodatkowo obrażenia magiczne rozłożone w czasie. Superumiejętność, czyli The Ultima, polegałaby na tym, że na pewnym obszarze bohater tworzyłby lub koncentrował energię pustki, która spowalnia i ściąga przeciwników do środka i otrzymują oni magiczne obrażenia. Jest to umiejętność kastowana przez 3 sekundy i podczas jej trwania bohater zamienia się w ultimatywnego wojownika pustki i staje się niewrażliwy na efekt kontroli tłumu na okres 10 sekund.
No cóż, nie ma co tutaj jakoś, wiecie, hejtować czy coś, bo niby 10 sekund to dużo, do tego nie do końca byśmy wiedzieli, co niektóre aspekty niektórych umiejętności do końca robią i jak działają, ale niemniej same te skille wydają się być dla mnie dość ciekawe. Jeżeli by je nieco urozmaicić, albo głównie chodzi mi tutaj o superumiejętność, która dałaby bohaterowi taki jego, nie wiem, większy klimat gameplayowy, nazwijmy to, ja widzę tutaj szansę na niezwykle kreatywną perełkę w portfolio ligolegendowych bohaterów. Pozwolę sobie tutaj od siebie nieco dopowiedzieć i koncept rozszerzyć, bo widzę przy nim niezwykle duży potencjał, który mógłby nam dać coś w lidze, czego do końca nie mamy. Na początku pomyślałem, kurde, bohater ma świetny potencjał na short range'owego castera, a czegoś takiego w lidze nie ma, bo długodystansowych jest sporo, Zerat, Lux czy chociażby Vel'Koz. Jednak po chwili powiedziałem sobie, no Rafał, jak to nie ma, mamy przecież Cassiopeię i w zasadzie takim casterem na krótki dystans można również nazwać taką Katarinę. No i jasne, jest ona asasynem, ale polegającym na umiejętnościach i walczącym na nie aż tak bardzo długim zasięgu, nie? Po chwili jednak stwierdziłem, że takiego typowego maga, który wchodzi w przeciwników, przeżywa niezwykle długo, jednak nie niszczy, nie morduje wszystkich, a po prostu irytuje przeciwników, no nie ma. I znów po chwili mówię, no halo, przecież czymś podobnym w sumie jest Swain, chociaż ma on całkiem silne combo. I wreszcie wpadłem na fajny pomysł, w zasadzie dwa. Oba dotyczą zmienionej ultimatywnej formy bohatera. Mógłby on być jeden, oczywiście tak jak tutaj jest zawarty, niewrażliwą postacią na efekty kontroli tłumu przez czas trwania superumiejętności, to dodatkowo będąc w pobliżu przeciwników mógłby on wysysać niewielką ilość many, czy używając na ultimie umiejętności również te wysysałyby manę z przeciwników po trafieniu. Bo jasne, postaci antymagicznych jest tutaj sporo w zasadzie. Jakby ktoś się uparł, to można tak nazwać każdego tanka, czy chociażby Morganę ze swoim Black Shieldem. W LoLu natomiast występują lub występowały dwie takie, mam wrażenie, koncepcyjnie postacie. Kasadin pasywnie otrzymujący 15% mniej obrażeń magicznych, czy Galio, ten wcześniejszy Galio, bo ten już w mojej opinii takim antymage'em koncepcyjnie nie do końca jest, a ten wcześniejszy, jak budowało się na niego odporność na magię, to zyskiwał obrażenia, więc działo się to całkiem naturalnie. To tak jak w Docie mamy antymage'a, który pali chociażby przy autoatakach manę swoich przeciwników, tak w lidze czegoś takiego nieco moim zdaniem brakuje. Druga koncepcja to na ultimie bohater mógłby absorbować jakąś część obrażeń, które otrzymuje z umiejętności i tworzyć ich słabsze odwrotności. Wiecie, takie emanowanie energią pustki. Jeżeli na przykład bohater dostałby, nie wiem, z Q Lux, po chwili wysyłałby na przykład o 60% słabsze Q w barwach pustki, które leciałoby po tym samym torze, po którym rzuciła je przeciwna Lux, tylko że odwrotnie, w drugą stronę. Nie wiem, jakby to wyglądało w grze, ale kurczę, koncept fala wydaje się mieć naprawdę ogromny potencjał i sam projekt mi się osobiście niezwykle spodobał. I słuchajcie, poczułem się tutaj fantastycznie, bo od jakiegoś czasu taka toksyczność ligi znowu mnie jakby, nie wiem, dotyka? No, bo zagrałem ostatnio parę rankedów, to wiecie. No co ja wam będę mówił? No wiecie jak to jest. Ciężko być pozytywną osobą w League of Legends, naprawdę. Dlatego szanuję każdego, kto zachowuje pozytywne myśli odpalając kolejną grę ligi. No, ja się staram. To było mi niezmiernie miło zanurkować w tą drugą część. Tą część, w której rodzą się kreatywne i ciekawe pomysły graczy i być może zabrzmie jak dziad, może rzeczywiście tak być, ale sama świadomość, że są gracze, którzy tak kochają swoją jedną jedyną grę albo swoją ulubioną grę, w tym przypadku League of Legends, i kochają ją tak mocno, że chcą stworzyć jakąś jej część, że są na tyle zapaleni, że po prostu chcą dołożyć cegiełkę do takiego nawet wyimaginowanego przez siebie świata LoLa, no jest to po prostu fantastyczne. To na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w kolejnych. W sumie mało dzieje się w lidze, więc chyba niedługo będę musiał wrzucić
wrzucić jakiś gameplay. Nie no, jak wyjdzie TFT, to może jakieś challenge TFT będą, nie? No bo niedługo wychodzi nowe TFT, gdzieś tam niedługo będzie Fiddlesticks nowy, Valorant ma być jeszcze, no i 20, tak jak patrzę na kalendarz, jeszcze ma być Doom Eternal, ale zakładam, że takiego przeciętnego gracza ligi Doom Eternal mało interesuje, ale i tak w niego będę grał. Cóż, moi drodzy, no tak trochę się rozgadałem, przepraszam. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego materiału. Widzimy się w kolejnych. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.